Dobrze, dzień dobry. Z lekkim poślizgiem, ale zaczynamy. Szanowni Państwo, witam Państwa podczas pierwszego dnia piątej edycji Forum Wizja Rozwoju. Ja nazywam się Piotr Stefanowski, jestem twórcą programu Raport Gospodarczy w Telewizji Gdańsk i mam zaszczyt być dzisiaj moderatorem i gospodarzem dzisiejszego panelu. Miło mi powitać gości. Jest ze mną pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes zarządu Polskich Linii Oceanicznych. Jest z nami pan Ireneusz Ćwirko, prezes zarządu Stoczni Krist. Moim i państwa gościem jest również dr Michał Graban, publicysta, politolog i samorządowiec. Dr Marek Grzybowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Witamy pana. W panelu weźmie również pan Adam Ruszkowski, nie weźmie pan Adam Ruszkowski, ponieważ jeszcze nie dojechał, ale chciałbym również powitać pana Bartłomieja Mazuruka, dyrektora do spraw polityki żeglugowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Jest z nami również pan Grzegorz Wardzyński, dyrektor w pionie technicznym Polskiej Żeglugi Morskiej. Dzień dobry, witam państwa. Zaczynamy dyskusję. Cóż, geopolityka to dziedzina, która zwłaszcza w ostatnich miesiącach jest na ustach wszystkich, wszystko głównie za sprawą tragicznej w skutkach wojny w Ukrainie. Na początek proponowałbym zatem temat bezpieczeństwa energetycznego. W ciągu ostatnich tygodni Polska musiała zacząć sobie radzić bez dostępu do rosyjskiego gazu, więc teraz musimy dywersyfikować dostawy surowców energetycznych. Zacznijmy może od pani prezes, jak możemy to skutecznie przeprowadzić? Dzień dobry państwu. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Szanowni państwo, każdy z nas, jak tutaj bierze udział w dyskusji, na pewno ze swojego punktu widzenia będzie podchodził do tematu i tak samo każdy panelista może dzisiaj się na ten temat wypowiedzieć, bo tutaj fachowców nie brakuje. Ja jako armator, bo tutaj w tym momencie pan sięgnął do przedstawiciela armatora. No, dla mnie jest to wyzwanie, ale również szansa dla kraju, dlatego że w momencie utrudnionych dostaw, przewozów, dostępności, bezpieczeństwa, no tutaj zaczynamy analizować, jakie są nasze możliwości. Ja jako armator, który niedawno odnowił flotę, aby firma mogła dalej funkcjonować, no, mamy statki RORO, ale to nie znaczy, że tak jak Polskie Linie Oceaniczne były na wielu liniach świata kiedyś, dzisiaj nie możemy powrócić do i dywersyfikować swojej działalności. W związku z tym my jesteśmy narzędziem w rękach rządu, który w momencie tej sytuacji, gdzie potrzebne są dostawy gazu, ropy za chwilę, no bo wiadomo, że ta energia wymaga zróżnicowanego dostępu do możliwości dostarczenia energetycznych elementów. No ona będzie wiązała się z tym, czy mamy statki, czy nie mamy, czy możemy przywozić, czy nie możemy, pod jaką flagą pływamy, czy flaga pozwoli w momencie, gdy jest niebezpiecznie, wpłynąć na dany akwen, czy nie, czy stocznie nam wybudują, za co, kto nas finansuje i tak dalej. To są pytania dla mnie z punktu widzenia armatora, które się rodzą, ale ja uważam, że jesteśmy w stanie bardzo wiele przedsięwzięć zrealizować, tylko potrzebujemy po pierwsze zaplecza finansowego, jasnej strategii, która wkomponuje nas jako armatorów do zarządzania statkami, którymi będą dysponować. Armatorów jest kilku. Każdy z nas specjalizuje się w czymś innym, ale to nie znaczy, że my możemy wykształcić przy współpracy z uczelniami i już z obecnymi na rynku marynarzami, nie możemy wykształcić, przeszkolić czy dostosować się i tworzyć załogi, które mogłyby na tych statkach pływać. Ja jestem w PLO od grudnia 2019 roku i w 2020 roku również, chcąc poszerzać działalność Polskich Linii Oceanicznych, deklarowałam gotowość do możliwości
obsługi, czy byłam zainteresowana gazowcami, które mogłyby być w polskich rękach obsługiwane przez polskie załogi i być dla Polski w późniejszym czasie wykupione i wchodzące w skład naszej floty. W związku z tym myślę, że każdy z nas tutaj widzi te możliwości, ale my też analizujemy pod kątem niebezpieczeństw, które determinują właśnie tą naszą działalność, żeby posiadać własną, niezależną flotę. Dlatego, że w momencie zagrożenia, a energetyka dzisiaj wobec wojny na Ukrainie taką jest, ona wymaga jednak posiadania własnych środków transportu, żeby nie być uzależnionych od decyzji albo obcej flagi, albo od ubezpieczycieli, a to determinuje potem ruch w żegludze. Pani prezes, chciałbym poznać zdanie pana prezesa Ireneusza Ćwirko na ten temat, ponieważ z jednej strony mówimy tutaj o kwestii właśnie gazowców, które są obecnie czarterowane, a wiadomo, że jednak dużo korzystniejsze by było, gdyby te gazowce były produkowane w polskich stoczniach. Dzień dobry państwu. To znaczy, jeżeli chodzi o statki, to jest temat, który jest związany z naszą firmą. No najistotniejsze to, co na dzisiaj mogę powiedzieć, że mimo wojny i mimo sytuacji, która jest, jednak w stoczni naszej mamy zajęcie, co prawda nie związane z budową statków z napędem LNG czy powiedzmy innym, natomiast budujemy statki, o dziwo, kruizery, czyli statki pasażerskie na rynek francuski i niemiecki. I to, co zapowiadano, że jednak te, że tak powiem, ten biznes związany ze statkami pasażerskimi upadnie, no okazało się, że to jest nieprawda. Poza drobnym przesunięciem jednego projektu, jednak mamy zajęcia. Natomiast głównym problemem, który u nas występuje dzisiaj, to jest po pierwsze wysoki wzrost cen gazu, energii, nie mówiąc o stali. To w skali naszego przedsiębiorstwa jest to dodatkowy koszt mniej więcej około 20 milionów złotych w skali roku, a jest to duża, duża kwota, która jednak tutaj no, musi być znaleziona w innych pozycjach, a szczególnie w lepszej organizacji pracy. Nad tym pracujemy aktualnie. Oczywiście również zatrudnialiśmy i zatrudniamy sporo pracowników z Ukrainy. No, podczas wybuchu tej wojny odjechało od nas mniej więcej 100-150 osób. No, na szczęście udało nam się ściągnąć ludzi z Indii i z Wietnamu oraz oczywiście szkolimy u siebie pracowników. Także ta sytuacja, która dzisiaj jest i to, co powiedziałem na wstępie, kosztowa, no to dla nas o dziwo jest imponujące, jeżeli chodzi o zlecenia i jak nigdy mamy, że tak powiem, kontrakty do 2025 roku zapewnione. Także dla nas, poza wzrostem cen i brakiem, powiedzmy, ludzi, których udało nam się uzupełnić, stocznia funkcjonuje normalnie. Z mojej strony chyba na ten moment tyle. Dobrze. Warto zarazem poruszyć temat nieco inny. Zatem mówimy o gazie, mówimy o węglu, mówimy o ropie, o zasobach energetycznych i tu powinno paść również pytanie dotyczące dostępności transportu, ponieważ obecnie świat, możemy powiedzieć, że stoi w przysłowiowej kolejce, aby wynająć statki. I to pytanie kieruję do doktora Grabana. Jak wygląda kwestia łańcuchów dostaw, które wiadomo, że są bardzo bliskie zerwania obecnie? Dzień dobry, nazywam się Michał Graban. Ja może uszczegółowię wpierw, pan redaktor przedstawił mnie jako samorządowca. Ja dokładnie reprezentuję Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. I też troszeczkę też inaczej się również wypowiem, mianowicie powiem, co my jako Urząd Marszałkowski robimy dla energii odnawialnej, dla dywersyfikacji źródeł energii. Oczywiście te łańcuchy dostaw, to o czym pan mówił, to jest bardzo, bardzo ważny problem.
wiedzie to dzisiaj do zerwania łańcuchów dostaw, do jej skracania. Mówi się o deglobalizacji, mówi się o regionalizacji, regionalizacji produkcji. Oczywiście tutaj głównie mamy na myśli ładunki, to kontenery, o tym będziemy jeszcze mówić, ale również dywersyfikację, zmiany kierunków dostaw energii. Mówi się o Stanach Zjednoczonych, o Katarze, jeżeli chodzi o LNG, o Azerbejdżanie, o Afryce Północnej, o Norwegii. Także to są te nowe kierunki i o tym wiele słyszymy w mediach. O łańcuchach dostaw jeszcze może powiem później, jeżeli chodzi o towary. Natomiast teraz chciałem jeszcze powiedzieć parę słów na temat tego, co my, jako Urząd Marszałkowski, robimy dla właśnie energii odnawialnej. Otóż jesteśmy mocno, proszę Państwa, zaangażowani w offshory, w offshore wind, czyli farmy wiatrowe. Nasz urząd powołał taką pomorską platformę energetyki wiatrowej, która grupuje już około 100 firm po to, żeby właśnie przygotowywać ten local content. No, mówi się dużo o tym, że ma być tu 11 gigawatów do 2040 roku, potem mówi się nawet o podwojeniu do 50 roku. My jesteśmy mocno, mocno w to zaangażowani. Powołaliśmy Pomorską Platformę Energetyki Wiatrowej. Tam są trzy takie grupy robocze. Jedna dotyczy rynków pracy, jedna dotyczy przemysłu i nowych technologii, jedna dotyczy ochrony środowiska. Także w tych zakresach bardzo zaangażowaliśmy różnych ekspertów, a także przygotowujemy rynek pracy, bo to jest bardzo ważne. Musimy, proszę Państwa, pamiętać, że mówi się, że nawet 60-80 tysięcy osób może być zatrudnione, jeżeli chodzi o właśnie energetykę wiatrową, jeżeli chodzi o obsługę portu serwisowego oraz instalacyjnego, który według najnowszych już informacji ma być w Gdańsku, chociaż Gdynia jeszcze ciągle jest w grze. Także jesteśmy również mocno zaangażowani jako władze pomorskie w przygotowywaniu jakby oferty szkół różnego rodzaju, szkół wyższych. Współpracujemy z tymi szkołami, żeby przygotować rynek pracy dla obsługi właśnie tego rynku farm wiatrowych w przyszłości. Także na początek to tyle. Dziękuję. Myślę, że odnośnie tematu przekierunkowania dostaw surowców z kierunku wschodniego może również nam nieco powiedzieć pan doktor Marek Grzybowski. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do sesji. Kontynuując wątek i odpowiadając na pytanie, powiem krótko. Będziemy niezależni energetycznie i niezależnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie łańcucha dostaw, jeśli dalej będziemy wprowadzali, rozwijali innowacje. Polska jest w ogonie innowatorów w regionie Morza Bałtyckiego i w Unii Europejskiej, więc wprowadzanie innowacji może sprawić, że będziemy bardziej bezpieczni, jeśli chodzi o funkcjonowanie w obszarze zasobów energetycznych i także w obszarze logistyki. Jak widać, nasze terminale i porty radzą sobie z tymi rozchwianymi łańcuchami dostaw między wschodem i zachodem, ale bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo Unii Europejskiej i bezpieczeństwo związane z produkcją będzie wynikiem, gdy od globalizacji przejdziemy do deglobalizacji. I my tutaj musimy pracować nad tym, żeby po pierwsze przenosić produkcję bliżej rynków konsumpcyjnych. Rynek Unii Europejskiej jest świetnym rynkiem do tego, żebyśmy sprzedawali nie tylko surowce i przetwory spożywcze, ale także urządzenia wysoko przetworzone, jak choćby na przykład w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej działa firma Flex, która wyprodukowała milionowy moduł do przekazywania i działania w systemie 5G. A więc jeśli takich firm będziemy mieli więcej, będziemy bardziej odporni zarówno na zagrożenia związane z zakłóceniem dostaw, jak i na zakłócenia związane z różnymi zagrożeniami wynikającymi z zakłóceń lub podwyżek cen surowców energetycznych. Lepsze powiązanie naszej sieci energetycznej i zapewnienie dostaw energii elektrycznej z różnych kierunków, a Unia Europejska już ma duży potencjał w tym, żeby zasilać energetycznie i elektrycznie naszą gospodarkę,
jest szansą na to, żebyśmy byli zarówno częściowo niezależni energetycznie, częściowo niezależni od produkcji z krajów Dalekiego Wschodu i częściowo uczestniczący w globalnym podziale pracy i wytwarzaniu produktów wysoko innowacyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Panów z realizacji od światła poprosiłbym, żeby lekko ciemniej zrobić jednak światło, jeżeli jest na to szansa. Albo podnieść nieco do góry. Troszkę może jest, o, troszkę lepiej chyba, tak? No nieco lepiej. Cóż, potrzebna będzie innowacja jeszcze jakaś. Potrzeba kolejnych innowacji zdecydowanie. Cóż, bardzo bym chciał poznać w tym temacie zdanie pana dyrektora Bartłomieja Mazuruka. Dzień dobry państwu. Ja może nawiążę podobnie jak pani prezes do stanowiska armatorów, bo tą branżę reprezentuję. Generalnie armatorzy w tej chwili, przynajmniej w Polsce, są uzależnieni od paliw kopalnych. Są oczywiście projekty związane z wodorem, z metanolem czy z amoniakiem, ale to jeszcze nie u nas i w mniejszej bądź większej fazie projektów, a nie w ciągłym użyciu. Więc u nas jeszcze przez długi czas będzie ropa, będzie LNG. Stąd tak ważne dla nas jest terminowość i niezakłócona dostawa tego typu surowca, więc różnorodność tych dostaw, uniezależnienie się od jednego dostawcy, szczególnie takiego jak Rosja, ale generalnie od jakiegokolwiek jednego dostawcy, nie jest dobrym rynkowym posunięciem tak naprawdę. Wpływa to na upolitycznienie cen, a nie na to, żeby te ceny były rynkowe. Więc inwestycje, które w tej chwili są, czy to mówimy o Baltic Pipe, czy mówimy o rurociągu, który łączy nas z Kłajpedą, czy o gazoporcie w Świnoujściu, czy o planowanym terminalu na Zatoce Gdańskiej. Jak najbardziej tak, bo to może wpłynąć na, tak jak mówię, na niezakłóconość i na to, żeby te dostawy były coraz większe i żeby one były terminowe. Dziękuję bardzo. A to samo pytanie chciałem również skierować do pana dyrektora Grzegorza Bardzyńskiego. Dzień dobry. To mi tu wypada tylko podsumować wypowiedź pani prezes i pana dyrektora, dlatego że ja z punktu widzenia Polskiej Żeglugi Morskiej, Przedsiębiorstwa Państwowego, nie mogę zrozumieć, dlaczego zastąpiono rurociąg rosyjski norweskimi statkami w gruncie rzeczy. Bo brak według mnie polityki morskiej. Nie mamy ani jednego zbiornikowca, chociaż kiedyś żeśmy w Gdyni mieli zakład zbiornikowców. Ani nie mamy widoków na statek FSRU, który będzie prawdopodobnie właśnie tym terminalem, o którym wspominał pan dyrektor. Nie widzę tej polityki morskiej po prostu. Widzę politykę lądową, widzę co się dzieje w gazoporcie w Świnoujściu. Czytam gazety, wiem, że się będzie oddany rurociąg norweski, ale polityka morska odnośnie zaopatrzenia gazu i potem redystrybucji po wybrzeżu nie istnieje. Dziękuję. Jak najbardziej. Bo tak szczerze mówiąc, to nie słyszymy za bardzo naszych rozmówców. Jest jakiś taki pogłos, że jest jeden wielki huk, ale moja kobieca intuicja wyłapała intencje panów. Ja tylko chciałam dodać, tak jak na początku powiedziałam, jak państwo zauważyliście, my się też uzupełniamy. Dla nas niezależność energetyczna to jest posiadanie własnej floty i dowożenie własnymi statkami tych towarów energetycznych. Bo w momencie jakiegokolwiek zagrożenia, które pojawi się tak jak na innych morzach, gdzie nie wiadomo na jaki pomysł tragiczny wpadną Rosjanie czy ktokolwiek ich reprezentujący i niech ta strefa stanie się, nie daj Boże, strefą niebezpieczną, to wtedy żadna flaga nie pozwoli w te strefy płynąć żadnym statkom. My będziemy odcięci jako porty od dostaw
również i porty się nie będą rozwijały, a my będziemy mieli problem, czym dowieść, przywieźć, odwieźć i zaopatrzyć nas w towary. Dzisiaj 90% towarów to jest transport morski. W związku z tym nam wszystkim zależy, tak jak tu jesteśmy, nie musimy się przekonywać chyba nawet nad wizji rozwoju, że żegluga morska powinna się rozwijać i ma swoje ostatnie 5 minut. Dlatego, że czas biegnie nieubłaganie. Energetyka wiatrowa to też jest bezpieczeństwo energetyczne. Ale tu też jest dużo pytań między teorią a praktyką. Między stanem faktycznym a tym, co my chcemy osiągnąć. My mówimy o tankowcach, mówimy o gazowcach. My to też potrafimy robić. Nasi marynarze obsługują, pływają na tego typu statkach. I rzeczywiście powinniśmy je mieć pod swoją banderą, powinno się płacić podatki w Polsce, jeżeli ktoś chce obrabiać, przepraszam brzydko mówiąc, offshory, dlatego że to my mamy również na tym zarabiać, korzystać, przejąć potem pałeczkę i samemu to robić, żeby ten pieniądz również wewnętrznie tutaj nas zasilał i budował znowu wartość dodaną w postaci środków na kształcenie nowej kadry, na budowanie nowych statków, na to, żebyśmy sami byli właśnie energetycznie niezależni i też kadrowo, bo drodzy Państwo, my mamy dzisiaj problem z kadrami. My musimy kadry szkolić. W offshore'ach też nie jest tak, że nagle dzisiaj z dnia na dzień jakaś armia ludzi wsiądzie na statki offshore'owe, bo po prostu my w offshore'ach, no nie ukrywajmy, nie mamy doświadczenia. My się musimy tego nauczyć i wszyscy jesteśmy na tym samym etapie. Czy to jest Petrobaltic, czy to są armatorzy, czy to jest ktokolwiek, kto ma w tym offshore w Polsce funkcjonować. Ale my możemy to zrobić, tylko chcielibyśmy, żeby żeglugę morską widziano. Nie tylko kolej, samochodowy transport, bo tak jak mówimy o zbożu, czyli dzisiaj mówimy teraz o energetyce, ale każdy jeden towar, on musi być z portu zabrany, do portu musi przypłynąć, musi być przeładowany, to wszystko jest droga morska. My chcemy to robić i nam zależy na tym, żeby to polskie państwo było właścicielem i zarabiało na tym pieniądze. Można kontynuować ten wątek, bo ja bym chciał powiedzieć, że nie tylko żegluga. Jeśli chodzi o politykę morską, powinniśmy widzieć całość. I tu jest istotna rzecz. Chcę podkreślić, że jestem zwolennikiem gospodarki rynkowej i względnego liberalizmu, ale takiego, jak robi się to w Stanach Zjednoczonych. Czyli musi być wolny rynek, możliwość działania przedsiębiorstw, ale państwo musi zapewniać takie regulacje, żeby nasze firmy uczestniczyły w realizacji tych przedsiębiorstw i tych realizacji tych zadań, które funkcjonują w obszarze gospodarki morskiej, która pamiętajmy, że obejmuje także i porty, i firmy logistyczne, które działają w gospodarce morskiej, ale także przetwórstwo ryb, turystykę morską i inne rodzaje aktywności, w których przemysł stoczniowy jest bardzo ważnym elementem całości działań w gospodarce morskiej. Niedawno, dosłownie tydzień temu, w Stanach Zjednoczonych Izba Reprezentantów prawie jednomyślnie uchwaliła nowe regulacje, które gwarantują możliwość reakcji na niedozwolone praktyki korporacji żeglugowych i dużych operatorów, którzy manipulują stawkami frachtowymi, manipulują organizacją dostaw i łańcuchami logistycznymi, przez co między innymi wzrosły koszty przewozów, ale także wzrosły koszty frachtów w przewozach ładunków takich jak gaz i ropa naftowa. A więc wolny rynek, ale z regulacjami, które zapewnią rozwój gospodarki morskiej. Dziękuję. Jeśli można, również będę kontynuował ten wątek. Mówimy tutaj o polityce morskiej. W pełni się z Państwem zgadzam, że jest potrzebna polityka morska. Mamy dzisiaj rozmawiać o geopolityce. Potrzebna jest taka refleksja geopolityczna, która przyczyni się właśnie do tej polityki. Ta refleksja geopolityczna jest potrzebna nie tylko władzom państwowym, ale także regionom. Oczywiście ona jest również potrzebna firmom różnego rodzaju, armatorom,
operatorom, portom morskim. I tutaj trzeba jakby rozpatrywać to zagadnienie od ogółu do szczegółu, zgodnie z taką maksymą myśleć globalnie, działać lokalnie. Oczywiście my jako regiony również mamy pewne narzędzia, strategie, przygotowujemy plany przestrzenne, stąd też możemy działać lokalnie, ale ważne, żeby ta refleksja była globalna. Jak to jest częścią tej refleksji, proszę Państwa? Tutaj można mówić o łańcuchach właśnie, długich łańcuchach logistycznych, które sięgają aż do Dalekiego Wschodu. Nie padło dzisiaj jeszcze słowo Chiny. Mówimy o nowym jedwabnym szlaku, różnych odgałęzieniach nowego jedwabnego szlaku i teraz właśnie wojna rosyjsko-chińska niestety doprowadziła do załamania wielu tych odgałęzień. Transport już spadł o 30%, czy nawet tutaj niektórzy mówią, że więcej. Mówi się, że na przestrzeni całego roku będzie to o 30% mniejsze obroty na nowym jedwabnym szlaku niż to było wcześniej. Stąd też na skutek wojny dochodzi do przekierowania tych szlaków i nie tyle ten jedwabny szlak, co biegł przez Mongolię i przez Syberię, ale transkaspijski tak zwany szlak, który biegnie niżej przez Kaukaz, przez właśnie Morze Kaspijskie, przez Azerbejdżan, przez Kazachstan, Turcję, Gruzję i tutaj Chrubieszów Izów wchodzi w Polskę do terminala w Sławkowie. Nie? Czyli nie ten Małaszewicze, tylko ten inny. Ale jak się mówi, to aż takie duże przekierowanie ładunków tam nie będzie. Dalej Małaszewicze i dalej ten tradycyjny szlak transportowy przez Rosję. Pomimo tych takich szumnych zapewnień firm, że oni się wycofują, oni nie chcą jakby puszczać towarów przez tą Rosję, przez Białoruś, to jednak analitycy pokazują, że to będzie szło również tym tradycyjnym szlakiem. Ale jak mówimy o jedwabnym szlaku, proszę Państwa, mieszkamy tutaj na Pomorzu, to oczywiście morze, czyli porty morskie, czyli jedwabny szlak, ale morski jedwabny szlak, czyli ten, który biegnie właśnie przez Kanał Suezki na Morze Śródziemne, później przez Gibraltar, na Morze Północne i na Bałtyk do naszego Deepwater Container Terminal. Szkoda, że nie ma z nami pana prezesa Greinkego. Gdyż kilka razy w tygodniu do Gdańska dochodzą te wielkie 24-tysięczniki, to jest 24 tysiące kontenerów, 24 tysiące TIU, i to jest dystrybuowane na Morze Bałtyckie, a także w głąb. Na Ukrainę są już połączenia w tej chwili. Czyli jeżeli mówimy o portach morskich, to mówimy o połączeniu północ-południe. Połączenia wschód-zachód wchodzą w relacje z połączeniami północ-południe. My w Urzędzie Marszałkowskim mamy takie stowarzyszenie, które nazywa się Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Ja to stowarzyszenie powołałem równo 10 lat temu i ono się dobrze sprawdza. Oczywiście my jeździmy do Unii Europejskiej, bo ten korytarz jest tam zarejestrowany i tak dalej. Ale tutaj właśnie badamy i monitorujemy i inicjujemy nowe odgałęzienia. Między innymi jak byliśmy na Ukrainie już 3 czy 4 lata temu, to później w wyniku tych naszych misji handlowych na Ukrainę Port Gdański podpisał takie fajne porozumienie, że uruchomili te pociągi kontenerowe Gdańsk-Odessa. Czyli tutaj mamy Gdańsk-Odessa, to jest korytarz Bałtyk, Morze Czarne, Bałtyk, Morze Egejskie. A oprócz tego Bałtyk-Adriatyk, połączenia północ-południe, to jest ten kościec, ten kręgosłup komunikacyjny polski, który wchodzi w relację z nowym jedwabnym szlakiem. Czyli jedwabny szlak idzie równoleżnikowo, dochodzi przez Małaszewicze do Łodzi, później może iść na północ do góry i na południe w dół, ale bardziej nas interesuje morski jedwabny szlak, bowiem morzem idzie 90% towarów. Nie lądem, nie koleją, ale właśnie morzem. Czyli to, co idzie do Deepwater Container Terminal, do naszych portów morskich, właśnie drogą morską, nie tylko do Gdańska, również Gdynia już ma połączenia oceaniczne. Może będzie miała w przyszłości, jak wybuduje kontenerowy terminal, również Szczecin-Świnoujście. Także to jest częścią pewnej szerszej refleksji geopolitycznej. Musimy rozumieć to, co się dzieje, musimy to interpretować i rolą właśnie władz publicznych jest dobra interpretacja, tego dobre rozumienie i wpisywanie się. To nie muszą być jakieś inwestycje, to może być po prostu inicjowanie, monitorowanie, budowanie pewnych platform współpracy i takie kompetencje ma właśnie nasz Urząd Marszałkowski oraz to Stowarzyszenie Bałtyk-Adriatyk, które prowadzimy. Dziękuję bardzo panie. Ja może bardzo krótko tylko nawiążę do tego, co mówił pan Marek Grzybowski, jeżeli chodzi o te ceny frachtów. To już się dzieje, jeżeli chodzi głównie o rynki gazowe, z tego względu, że tutaj Europa bardzo usilnie chce się odłączyć i odłącza się od gazociągów rosyjskich. Stąd te zarówno statki przewożące gaz, jak i ceny są po prostu kosmiczne. W tej chwili dochodzi do tego, że fracht za przewóz LNG dochodzi do 30% wartości ładunku, który przewozi taki statek. Więc to, co powiedziała pani prezes, jeżeli chodzi o niezależność naszą, czyli o posiadanie własnych tankowców, to jest nie tylko bezpieczeństwo i upolitycznienie od innych, od sytuacji związanych czy z jakimiś zagrożeniami, ale również kwestia ekonomiki. Gaz przewożony naszymi statkami po prostu mógłby być tańszy, dlatego że będą mniejsze koszty dystrybucji.
Jeszcze jedną sprawę poruszyć, bo doktor Graban zwrócił uwagę, ale ja bym zmienił opcję, ponieważ tak, po pierwsze, nie możemy już myśleć globalnie, a działać lokalnie, bo to hasło to jest hasłem sprzed 30 lat. Musimy myśleć globalnie i działać globalnie, ponieważ zmiany lokalne właśnie, tak jak lokalna niby wojna, wywołuje globalną sytuację. My zwiększamy obroty w portach i przewozy między naszymi portami a innymi portami, dlatego że nasza gospodarka jest coraz bardziej skorelowana z gospodarką globalną, a więc myślmy globalnie i działajmy globalnie. I druga moja uwaga dotycząca korytarza Bałtyk-Adriatyk. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, bo pracowałem wtedy w Instytucie Morskim, gdy ten korytarz szósty, przypominam, korytarz szósty właśnie prowadził do Morza Czarnego i Morza Egejskiego. I on prowadził przez wszystkie kraje Europy Środkowej. Natomiast w wyniku aktywnej inicjatywy partnerów z Włoch ten korytarz został skrócony do korytarza Bałtyk-Adriatyk. I ja popieram rozwój tego stowarzyszenia Bałtyk-Adriatyk. Uważam, że dobrze, że wykorzystujemy tą sytuację, ale myśmy powinni działać na rzecz tego, żeby po pierwsze odtworzyć korytarz szósty, prowadzący nie tylko do Adriatyku, ale także do Morza Egejskiego i Morza Czarnego. I po drugie, był taki program, który realizowaliśmy przez pewien czas, to był program TEN-ACLE, żeby ten korytarz był faktycznie przedłużony do krajów regionu skandynawskiego, bo to jest jeden z ważnych partnerów w przewozach promowych, bo głównie te przewozy promowe są istotne w działalności w regionie Morza Bałtyckiego. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj bym postawił kropkę, panie doktorze, dziękuję. Tematu raczej nie wyczerpiemy. Spójrzmy jednak na energetykę ponownie, ale z innej strony. Jednym ze sposobów odejścia od tradycyjnych surowców energetycznych, uniezależnienia się, jest projekt morskich farm wiatrowych. Jest to też sposób uczynienia zadość unijnym wymaganiom. Mam pytanie odnośnie farm wiatrowych, które same w sobie są geopolitycznym projektem. Włączą one do naszego miksu energetycznego znacznej ilości zielonej energii. Czy jest to bardziej szansa, konieczność, czy może jedno i drugie? Kto z Państwa chciałby jako pierwszy podjąć się temat? Ja uważam, że udział i w ogóle uczestnictwo w morskich farmach wiatrowych i w tworzeniu tych form i budowaniu farm wiatrowych w Polsce, no to jest szansa na rozwój nowej gałęzi gospodarki morskiej w naszym kraju, ale pamiętajmy, że my w tym procesie już uczestniczymy. Przecież my uczestniczymy i w szkoleniu ludzi na te farmy wiatrowe. Członek naszego klastra Szkoła Morska w Gdyni już od prawie 20 lat szkoli na farmy wiatrowe ludzi. Uniwersytet Morski czy Szkoły Morskie zarówno z Gdańska, z Gdyni, jak i ze Szczecina kształcą ludzi, którzy pracują na statkach zarówno instalacyjnych, jak i serwisowych, które obsługują farmy wiatrowe. Więc my na tym rynku funkcjonujemy. Natomiast kolejna rzecz to wykorzystanie szansy, żeby jak najwięcej naszej produkcji, naszego wkładu intelektualnego, naszej logistyki i naszych pracowników działało na tych farmach wiatrowych, bo im więcej polskich firm będzie działało w budowaniu tych farm wiatrowych, tym większy będzie wkład tych firm w nasz PKB. Dziękuję. Może ja z dwa słowa dodam, bo cały czas tutaj mówimy o tym, co należy zrobić. Natomiast ja od czterech lat w zasadzie mówię, jak i gdzie to można wszystko zrobić. Chodzi generalnie o rozpoczęcie budowy farm wiatrowych. My jesteśmy jedyną firmą w Europie, która zbudowała cztery statki dostawiania, cztery jack-upy dostawiania farm wiatrowych. Przychodzą do nas klienci ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy blisko podpisania kontraktu. Rozmawiamy tutaj z Norwegami w tej chwili odnośnie budowy jack-upu. Składaliśmy dokumenty. Pierwszy dokument w 2019, które mówiły, w jaki sposób należy tutaj wykorzystać przemysł stoczniowy do budowy i rozwoju i statków serwisowych, i jack-upów. Te dokumenty zostały złożone
w ministerstwie. Następny dokument powstał w roku 2021, kiedy opracowaliśmy wspólnie z Petrobaltikiem projekt, który mówił dokładnie, która stocznia w jakim zakresie powinna te prace wykonywać. No to, te wszystkie informacje są i wiedza jest, doświadczenie ludzi, bo my mamy kadrę naprawdę, jeżeli chodzi o inżynierów, mocno przygotowaną do tego typu jednostek, do jednostek związanych z energią, powiedzmy inną niż do tej pory. Budujemy statki elektryczne dla Finlandii, promy co prawda, ale to już w tej chwili trzeci w budowie jest, drugi wychodzi 28 czerwca, no i tak dalej, i tak dalej. No, decyzje muszą zapadać z góry. Kowalski, masz zrobić to i to, bo ty to umiesz. I Ksiński znowu, no musi być jakiś kierunek. No, rozmawianie w nieskończoność, ja byłem teraz na forum w Serocku. No, cały czas było opowiadanie. No, siedzi minister obok mnie i mówi, że no, stocznie nasze są w stanie to i to zrobić, co jest nieprawdą. No, zleca się statek typu ROPAX, powiedzmy, do stoczni remontowej, która nie ma pojęcia w ogóle o jednostce i nie ma warunków technicznych, ale tam się zleca. No to jak to ma funkcjonować? Ja przepraszam, że tutaj powtarzam się być może w niektórych momentach, ale mnie trafia, nie powiem tego słowa, no, ludzie chcą. Jest możliwość, wykorzystajmy to wszystko. To tyle w skrócie, tak? My z panem prezesem często się spotykamy i tutaj z niejednymi prelegentami. Mieliśmy okazję spotkać się też na promie i takiej konferencji dotyczącej przemysłu stoczniowego. Spotkanie było też z instytucjami finansowymi, bo ono wtedy ma tylko sens, jeżeli nam ktoś powie, jak to sfinansować, bo my wszyscy generalnie bardzo chcemy, tak jak pan prezes powiedział, tylko że to trzeba sfinansować i tą konstrukcję stworzyć, żebyśmy mogli to budować. Ja przepraszam, tylko jedno słowo. Pieniądze są, tylko no, muszą decyzje zapadać. To dokładnie. Nie w tym problem. I w związku z tym, nie, no ale myśmy tej odpowiedzi nie uzyskali, jak to można zrobić. I decyzje też nie zostały podjęte. Myśmy po prostu tych odpowiedzi od przedstawicieli instytucji finansowych nie uzyskali. I w związku z tym my ciągle chodzimy, prosimy, pukamy i próbujemy przedstawić naszą wizję, która jest możliwa do zrealizowania. Jak powiadam, ludzie są, oczywiście pływają, ale pływają na obcych statkach. Polscy marynarze chcą wrócić do Polski, ale no, na tych warunkach i no nie, jeżeli nie mają gdzie, to nie wrócą. Rejestr jakby był, to oczywiście też moglibyśmy na offshore'ach zarabiać, dlatego że byłby to warunek zarejestrowania statków w polskim rejestrze i również wpływów do budżetu państwa. Ale te statki też offshore'owe, jeżeli chcemy robić offshore'y, muszą być. My jesteśmy chętni, jak powiadam, jako armatorzy, chcemy nimi zarządzać, chcemy w offshore'ach brać udział, jesteśmy elementem local contentu, no ale my tych decyzji nie podejmiemy. My jesteśmy, mówię, chętni, jesteśmy narzędziem w rękach rządu, poszczególnych instytucji finansowych i my ten interes państwa możemy reprezentować. Tu na sali nawet są osoby, które nie tylko jedne osoby są odpowiedzialne za budowę, inne za eksploatację, jeszcze inne za remonty. My naprawdę jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele. Tylko tak jak pan prezes powiedział, my już nie chcielibyśmy rozmawiać, tylko chcielibyśmy, żeby te decyzje zapadły, bo wiemy, ile czasu zabiera projekt, budowa, wejście do eksploatacji, szkolenie, wykształcenie, praktyka i tak dalej. My się rozumiemy bez słów, ale mówię, jesteśmy gotowi do rozmowy, rozmawiamy już bardzo długo. Natomiast te decyzje rzeczywiście są potrzebne, bo my i tą niezależność, i te prace na morzu, o których mówimy dzisiaj, czyli offshore, jesteśmy w stanie wykonywać i między sobą tutaj zgodnie współpracować. To ciekawe, co państwo powiedzieliście. Mam jednak prośbę, żeby w tym temacie również wypowiedział się pan dyrektor Grzegorz Wardzyński. To już się zwróciło się do meritum odnośnie konieczności farm wiatrowych.
ponieważ tutaj jestem przedstawicielem przedsiębiorstwa, które zleciło właśnie budowę tych promów stoczni remontowej. I broniłbym tego stanowiska, ale to chyba nie pora tutaj na tą dyskusję. Jeśli chodzi o farmy wiatrowe, to one są niezbędne z mojej punktu widzenia eksploatacji promów. Dlatego, że jeżeli będzie rozwinięte będą farmy wiatrowe, ja będę miał przejście z paliwa LNG, które nie jest, jest tak zwanym paliwem przejściowym, na paliwa tak zwane zeroemisyjne, tak? Czyli wodór. To się wlicza też amoniak i metanol. Także farmy wiatrowe są potrzebne do produkcji właśnie zielonego wodoru. Bo do tej pory mamy wodór czarny, tak zwane, to są frakcje czarne, bo pochodzą z produkcji paliw kopalnych. I farmy wiatrowe dopiero nam zapewnią dopływ, dostęp do właśnie albo paliw tych właśnie niskoemisyjnych. I to jest właśnie konieczność ze względu tu na żeglugę promów na Bałtyku. W naszym korytarzu my akurat obsługujemy korytarz Świnoujście, Isztat, Trelleborg. I właśnie z tego punktu widzenia, jeszcze raz tak powtarzając, jak mantrę, farmy wiatrowe są potrzebne, trzeba przyspieszyć ten proces i one muszą jak najszybciej, to wszystko powinno działać. Dziękuję. Klaster statków z Ale z polskim udziałem produkcyjnym. Tak jest, jak najbardziej, bo właśnie klaster statków zeroemisyjnych funkcjonuje właśnie w stoczni Christ. Jak przebiegają prace nad tą relatywnie nową technologią? Do pana Ćwirko i do pana Grzybowskiego. No więc hub statków zeroemisyjnych został usytuowany w stoczni Christ, no bo to jest stocznia, która posiada największe kompetencje w integrowaniu wszystkich producentów, którzy są w stanie wyprodukować statek zeroemisyjny. Co więcej, w tym hubie funkcjonują firmy, których koordynatorem jest grupa technologiczna ASE, Automatic Systems Engineering, i te firmy są w stanie wyprodukować urządzenia, które pozwalają na zasilanie tych statków z lądu. My jesteśmy w stanie zaoferować kompletny układ od stanowiska cumowania i ładowania statku lub bunkrowania jego, jeśli by trzeba było, amoniakiem lub metanolem. I taką ofertę mamy i tą ofertą zainteresowani są partnerzy naszego projektu, partnerzy z Norwegii i Chorwacji. Kwestia jest pozyskania inwestorów i usytuowania ich w Polsce. I nad tym pracujemy. Zainteresowanie jest. Teraz kwestia jest sfinansowania produkcji takich jednostek łącznie z instalacjami lądowymi. Dziękuję. Znaczy ja może dodam jeszcze jedną rzecz związaną z zasilaniem, powiedzmy, jednostek. Aktualnie z Janem Denulem rozmawiamy o jednostce, o jackupie na rynek tutaj na Bałtyk i tam ma być zastosowany metanol jako źródło zasilania. No jest już w tej chwili napęd przygotowany, Farsila między innymi ma projekt opracowany i w tym kierunku należy iść. Rozmowy się toczą w tym przypadku mniej więcej od 6 miesięcy. Jesteśmy w tej chwili z biurem projektowym w momencie przygotowywania takiej oferty docelowej dla armatora. Także to, co mówiłem wcześniej, my wiemy, co zrobić. Ma być decyzja dotycząca rynku polskiego. Dziękuję. Czy mogę, panie redaktorze, się odnieść do poprzedniej kwestii jeszcze? Mianowicie do pana profesora Grzybowskiego. Otóż w pełni się zgadzam z tym, jeżeli chodzi o korytarze transportowe, że ważne jest wydłużenie na Skandynawię. My już też od wielu lat lobbujemy, żeby nasz korytarz Bałtyk-Adriatyk, czy też Bałtyk-Morze Czarne był wydłużony na Skandynawię. Mocno współpracujemy tutaj z regionem Blekinge. Jakby działamy w tym kierunku, żeby zintegrować rynki i żeby puścić je właśnie przez te porty w kierunku przez porty szwedzkie, ale nie, żeby ładunki potem, żeby nie szły przez porty niemieckie, tylko żeby były bardziej skondensowane i puszczone w kierunku portów właśnie Gdyni, Gdańska, Świnoujścia,
w kierunku polskich portów, gdyż dużo tych ładunków, tych ciągów ładunkowych, ciągów intermodalnych nam ucieka właśnie przez porty niemieckie, bo też przez litewską Kłajpedę. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to również tutaj Niemcy mają swoje bardzo poważne interesy. Generalnie, proszę Państwa, tutaj jest pewna konkurencja pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym. My na szczęście już tego uszczerbku dokonujemy, jeżeli chodzi o wielkie te huby, czyli Hamburg, Rotterdam, Antwerpia, i już nasz Deepwater Container Terminal ma coraz większe przeładunki. Tutaj walka się naprawdę o coś toczy, proszę Państwa. Jeszcze 10 lat temu nikt by nie przypuszczał, że na Morzu Bałtyckim będą pływały wielkie 24-tysięczniki. Nikt by nie przypuszczał, że będzie hub na Bałtyku. Teraz już mamy, to jest pierwszy hub na Bałtyku, to jest właśnie Gdańsk i kolejne huby również tutaj na Bałtyku powstają. Także w pełni się zgadzam z tym, że kierunek na Szwecję. Przystępujemy w tej chwili do kolejnego już projektu ze skandynawami, z regionem Blekinge, z Kalkskroną, i właśnie jeżeli chodzi o transport intermodalny, będziemy usprawniać infrastrukturę w terminalach promowych, właśnie żeby transport intermodalny się rozwijał. I oczywiście Morze Czarne, również mówiłem o tym, i panie profesorze, jest nowa propozycja rewizji sieci TNT z grudnia. I tam zaproponowano, żeby powstał nowy korytarz. To ciekawe, nie Via Carpatia, o którym tak dużo rząd mówi. Ale panowie, my mamy mówić o offshore'ach, bo my od offshore'ów do bardzo bym prosiła, żebyśmy się trzymali tematu, bo my mówimy o korytarzu, ale wcześniej był. Teraz mówimy o offshore'ach. Zrobiliśmy pewien zakręt, to prawda. Bo wtedy my będziemy mówić wszyscy o wszystkim. Jak tak najbardziej. Zatem, ale był ten temat wcześniej, ja tego się pytałem, czy mogę się odnieść. Zatem zakończmy ostatnie dwa słowa, chociaż dobrze, cóż, w naszej dyskusji nie może zabrać rozmowy o przekopie przez Mierzeję Wiślaną, który jest projektem geopolitycznym i gospodarczym zarazem. Co przekop zmieni w gospodarce naszego regionu, jak i kraju, i dlaczego w tych czasach jest on aż tak istotny? I tutaj to pytanie chciałbym skierować do dyrektora Bartłomieja Mazurka. Znaczy, przekop Mierzei Wiślanej, moim zdaniem, szczególnie w obecnych czasach, to jest kwestia uniezależnienia się również politycznego, tak? Kwestia Rosji i tak dalej. Na pewno jest to rozwój regionu, jeżeli chodzi o turystykę. Tutaj w ogóle moim zdaniem ja nie mam wątpliwości. Wydaje mi się, że czas pokaże, jaki będzie rozwój, jeżeli chodzi o ładunki. Z tego względu, że no tutaj szczególnie mówimy o porcie w Elblągu, bo on ma być głównym beneficjentem tutaj tego przekopu. Do tej pory 90% ładunków i kontraktów było pomiędzy portami Układu Kaliningradzkiego tak naprawdę. W tej chwili mają to być zupełnie nowe rejony, mają to być podpisane nowe listy intencyjne. Wiem z tego, co ostatnio czytałem, podpisali list intencyjny z portami duńskimi, z portem duńskim, tak. Natomiast no ja się trochę zastanawiam tak naprawdę nad głębokością zerów Mierzei Wiślanej, tak? Dlatego że na Bałtyku są statki, które mają 6-6,5 metra zanurzenia, tam jest 4 metry. To też będzie wymagało zmiany logistyki i w jakiś sposób zmiany podejścia do handlu, do przeładunku towarów, jeżeli chodzi o porty na Elblągu. Cóż, nowy kanał żeglugowy będzie miał też duże znaczenie dla samego portu w Elblągu, ale również dla trójmiejskich portów. I tutaj jest taka moja obawa, czy przypadkiem nie doprowadzić to do niepotrzebnej trochę konkurencji między tymi ośrodkami. Ja nie sądzę, dlatego że gdyby podejść do tego tematu całościowo, to ja uważam, że po prostu port w Elblągu powinien zostać rozbudowany przede wszystkim o nowoczesne elewatory, które raczej tam ich brakuje. Jeżeli Ukraina wejdzie kiedyś w struktury Unii Europejskiej, czy będzie to jedno z okien wywozowych Bałtyk zboża z rejonu tutaj zachodniej Ukrainy, to na pewno musi być otworzony korytarz transportowy, który może być na przykład wahadło kolejowe, tak? I muszą być wyobradowana nowoczesna też linia kolejowa, którą będą jeździły wielkie składy towarowe wożące zboże do portu w Elblągu. W porcie Elblągu będą elewatory. Z tych elewatorów można zboże następnie, po pogłębieniu oczywiście tego kanału do przejścia, wywozić je barkami płaskodennymi, tak żeby można było to wywieźć.
A statki równie dobrze mogą zboże pakować na awanportach z morza. Tak się robi, wyładowuje się przede wszystkim zboża w Ameryce, na Mississippi. Tam statki nie stoją przy nabrzeżu, tylko stoją na rzece przywiązane do boi i są dźwigi pływające, którymi się to zboże przeładowuje. Ale zanurzenie na Mississippi jest trochę inne. Oczywiście, ja nie chcę tu pewnej analogii. Więc to nie Mississippi. Jo. Tylko, że mówię o takim łańcuchu transportowym, który można by zorganizować i wcale by nie był w konkurencji do portu gdańskiego czy gdyńskiego. A można by otworzyć następne połączenie i w rejonie Elbląga, Tolkmicka, Fromborka, znam te rejony, tam na pewno jest potrzebne coś, co da temu regionowi impuls do rozwoju, bo rozwija się to wszystko od strony Bałtyku, a od strony Zalewu Wiślanego nie. I to jest też wielka szansa do regionu dla powstania wielkich magazynów zbożowych, które będą takim oknem transportowym przez Bałtyk dalej do Europy. Dziękuję. Ja się z kolei bardzo cieszę, że ta inwestycja zostaje zakończona. Zresztą jeszcze w parlamencie jako przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej ten projekt uchwalaliśmy, wszyscy byli zgodni. Wielokrotnie gościliśmy w Elblągu. To jest zresztą praca kilkudziesiątków lat, a już nie powiem wieków, że ta nad przekopem i ta droga morska była potrzebna, jest potrzebna i będzie potrzebna. Więc czasami się zastanawiam, jaki problem mają ci, którzy tak się martwią, że ona w ogóle powstała. My powinniśmy się cieszyć, bo w momencie, gdy jakaś droga powstaje, czy wodna, czy jedziemy samochodem, czy innym środkiem transportu, to ten rozwój jednak następuje. No, ktoś kiedyś w ciemię bity nie był, budując port w Elblągu, ale Niemcy nigdy z Rosjanami problemów nie mieli, więc on funkcjonował jak funkcjonował. Dopiero potem szuwarowa polityka się rozpoczęła, gdzie ograniczano działalność portu w Elblągu i przedsiębiorców tam skupionych. Oprócz walorów turystycznych, bo one są naprawdę bardzo duże, to cały ten region zawsze mówił o rozwoju gospodarczym. To jest też cała infrastruktura wokół, ale też przedsiębiorczość i łączność ze światem. Krótsza droga wodna, nie musimy pytać o pozwolenie Rosji, więc względy bezpieczeństwa. No a jeżeli chodzi o dyskusje, jakie statki, to szczerze mówiąc, ja też ukończyłam Uniwersytet Gdański, ale jak słyszę czasami wypowiedzi, że tutaj zagrożeniem będzie port w Elblągu dla ogromnych oceanicznych statków albo jakaś konkurencja, która dobije polskie porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej. No drodzy Państwo, to jest w ogóle jakaś dyskusja, naprawdę strzeżmy się takiej dyskusji, bo nasze dzieci trzeba nauczyć no, takiego sensownego myślenia, a nie w takich kategoriach. Port w Elblągu jest zupełnie w innym wymiarze. Ja sama pamiętam, jak kiedyś wobec zamykania różnego rodzaju działalności w Tolkmicku robiliśmy badania nad ubóstwem. A Frombork, Tolkmicko i inne miejscowości wcześniej były połączone 8 promami i tam kwitł, że tak powiem, gospodarczy rozwój i turystyka. Więc co do statków, to one mogą być również i płytsze i szersze, bo to zależy od technologii jej budowania. To są statki od 2,5 tysiąca do 2700 DWT, więc to jakieś 120-150 kontenerów. Może mogą być terminale zbożowe. No tam naprawdę może się rozwinąć bardzo dobra gospodarka, jeżeli chodzi o rozwój portu. A zostawmy to też osobom, które portem zarządzają, bo to też są względy partycypacji w inwestowaniu w samym porcie, jeżeli chodzi o samą gminę, współpracę wokół z przedsiębiorcami, z urzędem czy administracją morską plus już, jak słyszymy, zawieraniem umów z innymi portami, więc nie martwmy się. Jak trasa wodna jest, ona z pewnością przyniesie same korzyści, o których osoby tam mieszkające i też w branży mówią wiele pozytywnych rzeczy, a przede wszystkim dzisiaj ten aspekt bezpieczeństwa, no to chyba już nikt o zdrowych zmysłach nie podważy tego argumentu. Ale tutaj chciałbym jeszcze uzupełnić, bo nie swoich przedmówców, bo proszę Państwa, może nie wszyscy wiedzą, ale w porcie w Elblągu w czasie spotkania z Klubem Publicystów Morskich dyrektor
portu pokazywał nowoczesny i sprawny terminal pasażersko-samochodowy. Tam jest podejście do promu i tam można by uruchomić linię promową promów elektrycznych na przykład do Trójmiasta. Problemem portu w Elblągu jest tak jak wielu innych portów komunalnych, że swego czasu sprzedawano tereny w portach i jest i te porty to jest taka szachownica prywatnych i publicznych terenów, ale w związku z tym, że jak widzimy dzisiaj załamała się koncepcja globalizacji, więc tutaj jest też szansa dla portu w Elblągu i innych małych portów w rozwoju produkcji, podkreślam, innowacyjnej i zautomatyzowanej, bo ciągle się mówimy, ile tam ludzi będzie pracowało. Wcale nie musi być dużo ludzi. Mogą być wytwarzane takie elementy, które wymagają automatyzacji lub mechanizacji. I kolejna rzecz. Mówił tutaj pan i chciałem nawiązać, że podpisał port w Elblągu wstępnie umowę, ona będzie we wrześniu rozszerzana ta umowa między portem w Danii i portem w Elblągu i między miastami z Elbląga i jednym z miast duńskich, ponieważ ten port uzyskuje swoją szansę, bo funkcjonuje na linii połączeniu E60 i tutaj z projektu, który prowadzi Instytut Morski działający w ramach Uniwersytetu Morskiego, że jest szansa na rozwój żeglugi bliskiego zasięgu i małych portów. I tutaj też ten kanał żeglugowy do portu w Elblągu wpisuje się w ten projekt i program. A małe statki w żegludze bliskiego zasięgu znowu możemy budować w polskich stoczniach. Dziękuję. Tak, ja się tutaj w pełni zgadzam z panem profesorem. Rzeczywiście małe porty to jest tutaj bardzo ważne przedsięwzięcie, żeby je rewitalizować, żeby te małe porty rozwijać w ramach szlaku E60, w ramach żeglugi bliskiego zasięgu. I tutaj bardzo dużo jest różnych przedsięwzięć, jeszcze dobrze, jak te porty są skomunalizowane. Zresztą port w Elblągu też ma charakter komunalny. Także tutaj rozwój tych małych portów jest czymś bardzo ważnym. Niemniej my jako Urząd Marszałkowski, jako Samorząd Wojewódzki mieliśmy dosyć sceptyczny stosunek. Ja też muszę wypowiedzieć się, jaki ten stosunek moich władz, moich jakby szefów do tego, gdyż uważaliśmy, że w tym momencie są pewne ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, że raczej nie ma szans na to, żeby Elbląg znalazł swoją szansę rozwojową jako alternatywa w stosunku do tego, albo zaraz taką niszę, która będzie czymś innym niż to, co mamy w porcie Gdyni bądź w porcie Gdańsku. To było też związane z tym, że port w Elblągu swoich 95% swoich przeładunków to było przeładunku węgla z Kaliningradu, więc do tego jakby i tak przekop kanału nie był potrzebny. Niemniej nie zmienia to faktu, że jakaś szansa oczywiście jest, właśnie te małe rzeczy, te właśnie szukanie pewnych takich małych szans w ramach jako ten mały port morski, który i na pewno ten przekop przyczyni się do rozwoju i regionu, i tego portu w Elblągu. Niemniej uważaliśmy, że można było być może te pieniądze jakoś inaczej wykorzystać. Oczywiście to nie jest ta skala z funduszy, ale na przykład dlaczego stoi w Polsce w ogóle kwestia dróg wodnych śródlądowych. Kiedyś było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, teraz już to ministerstwo zlikwidowano. Więc tu pokazuje na inne przedsięwzięcia, jak jest więcej. Dużo jest takich przedsięwzięć, ale między innymi mi osobiście bardzo bliska jest żegluga śródlądowa i tutaj całkowicie to zostały te inwestycje zatrzymane. Także tu pokazuje, gdzie można by coś więcej robić, co według mnie jest ważniejsze. Dziękuję. Ja chciałam tylko dodać, że wszelkie argumenty, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski dotyczący Elblągu było chybione i w ogóle niewiara w to, że on się może rozwijać i ograniczanie jego możliwości w ogóle dla wielu środowisk było niezrozumiałe, więc tą ścieżką niech pan nie idzie, bo ona naprawdę się nie broni. Tam również statki pływały takie morsko-rzeczne, bo to są określona wielkość tych statków i wiadomo, że z racji na długość, szerokość i głębokość one są, muszą mieć odpowiednie parabandy. No, jednak te kostery tam pływały i tam żegluga się będzie miała bardzo dobrze. Pan mówił o komunalizacji. Ja powiem tak, z mojej perspektywy komunalizacja to była czymś najgorszym, co mogło się zdarzyć, a to powiem dlaczego. Dzisiaj mamy dowód. Brak rozwoju portów, małych portów,
to jest wynik komunalizacji, gdzie zabudowuje się apartamentowcami całe nabrzeża, zabiera się rybakom możliwość rozłożenia sieci, kontynuowania tradycji rybackich. W małych portach jest ciągle kłótnia, do kogo należy przetwórnia, do kogo nabrzeże, kto ma budować falochrony, kto ma płacić podatki. Część ziemi jest prywatna, właśnie rozczłonkowana. To jest bardzo dużo problemów, które w organizacji pracy portowej i żeglugi utrudniają podejmowanie decyzji. Możemy się zawsze spotkać z argumentem, że utrudniamy życie przedsiębiorcom, tak, ale ci przedsiębiorcy się też pojawili z racji na te chybione decyzje, które wyłączyły całe najlepsze tereny, i to graniczne i takie właśnie rozwojowe, z eksploatacji możliwości podejmowania decyzji. Ja w swojej pracy parlamentarnej to widziałam, byliśmy bezradni i ja jestem oczywiście zwolennikiem rozwijania małych portów, też na środkowym wybrzeżu, też z racji na bezpieczeństwo, powielania czy budowania więcej niż jednego terminalu gazowego, dlatego że to też są względy bezpieczeństwa w razie gdyby coś się stało, więc jestem ogromnym zwolennikiem rozbudowy portów. W Gdyni jest dokładnie to samo. Gdańsk ma tereny rozwojowe, ale w Gdyni mamy apartamenty i w związku z tym ta działalność portowa jest ograniczona, bo ona w naturalny sposób wchodzi w konflikt z mieszkańcami, którzy mówią, że jest głośno, że śmierdzi, że pyli i tak dalej. No to jest działalność portowa. W związku z tym my też zważmy, co jest ważne dla miast portowych. Działalność portowa, która może być tak jak ekorozwój, gdzie myśmy rozwijali się gospodarczo, ale musieliśmy dbać o ochronę środowiska, ona musi żyć w zgodzie, w symbiozie, ale nie może być tak, że to wypiera działalność portową i wtedy tylko mówimy Gdynia z morza i marzeń albo tam Władysławowo, prawda, to też nie wiadomo o co tam chodzi. Kto gdzie jest właścicielem, kto podejmuje decyzje, a chcemy wszyscy, jak jeden mąż, żeby porty się rozwijały. Więc albo my w takiej prawdzie i tak naprawdę obiektywnie będziemy oceniać sytuację, albo będziemy czytać, jakie kiedyś można było przeczytać w strategiach niejednego województwa, że gospodarka morska to w ogóle jest niepotrzebna tutaj w naszym województwie i nie jest dźwignią rozwojową, bo takie zdania też możecie państwo znaleźć. To też było niezrozumiałe w bodajże 2007 i później roku, ale abstrahując od tego, no trzymajmy się jednak tego rozwoju, że ten rozwój jest możliwy tylko wtedy, jeżeli są drogi wodne, drogi autostrady, ten krwioobieg i również trasa wodna, która jest dzisiaj, będzie niedługo otwierana, nasza Mierzeja Wiślana. Życzmy tylko powodzenia, żeby rzeczywiście to się rozwija. A refulacja w Szczecinie i Świnoujściu też jest ten problem. Wszędzie na świecie sobie z tym radzą. My sobie też z tym poradzimy. Dziękuję bardzo pani prezes. Dajmy jeszcze tylko odpowiedzieć panu doktorowi Grabanowi i przystąpimy do bardzo krótkiego podsumowania jednym zdaniem. A ja tylko tak w dwóch słowach. W pewnie się zgadzam z panią, pani prezes. Też jestem przeciwny temu, żeby deweloperka, żeby jakieś alternatywne funkcje turystyczne na przykład wkraczały, jeżeli chodzi o małe porty morskie, jeżeli chodzi o duże porty morskie, w pełni się zgadzam. To są tereny jakby podwyższonej wartości, dużej znaczenia dla polskiej gospodarki narodowej i one nie powinny być tak lekką ręką oddawane deweloperom, bo to jest najgorsze, co może być. I to się niestety wydarzyło w Gdyni. Ale zauważmy, że pomimo tego, że to się wydarzyło w Gdyni, pomimo tego, że Gdynia oczywiście nie jest portem komunalnym. Tak, półwysep, i pan weźmie tak, małe porty. Tak, tak, oczywiście. Ja też. Znaczy, tylko adwokatem, że zgadzam się tak z tym, że ta działalność chciałem uchronić tak właściwie od tego typu. Jeżeli pan pozwoli, to jest przydaje politykowane. Gospodarka Polski, morska, nie jest klasyfikowana na rynku międzynarodowym. Tutaj siedzą oficerowie tej gospodarki. Czy mam być optymistyczny, jeżeli chodzi o rozwój? Zobaczcie państwo. Gdybym to zapytał panią prezesa Ciszewską, pana dyrektora Warzyńskiego, była oferta PGNiG 10-letni time charter na 6 statków. Może być lepsza propozycja dla armatora? A to kogo to, a u kogo to?
Drodzy Państwo, przepraszam, zachowajmy jednak pewien porządek. To w takim razie, skoro już... Przepraszam Państwa, chciałem też zachować pewien porządek, dobrze? Pani prezes, bardzo proszę. To nie odpowie Panu na to pytanie. Szanowni Państwo, cieszę się, że dzisiejszy panel wywołał taką dyskusję, jak widać, wielopłaszczyznową. Myślę, że udało nam się temat lekko poruszyć, ale to jest raczej na taką dłuższą debatę. Jak widać, emocje pewne ona budzi. Bardzo dziękuję uczestnikom panelu, publiczności. Dziękuję również za uwagę i zapraszam na następne panele. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.